O kim bym chciała dzisiaj wam opowiedzieć? O Zygmuncie Krasińskim, autorze Niebieskiej Komedii, Elizie Branickiej i Delfinie Potockiej. I w zasadzie byłaby to opowieść o trójkącie. Ale to nieprawda. W tej całej sprawie udział będzie miał generał Wincenty Krasiński, ojciec Zygmunta. I chyba śmiało możemy powiedzieć, że będzie to opowieść o czworokącie. Autor Nieboskiej urodził się w lutym 1812 roku w Paryżu i otrzymał na chrzcie imiona Napoleon Stanisław Adam Felix Zygmunt Krasiński. Był poetą, dramaturgiem, powieściopisarzem, synem Wincentego i Marii Urszuli z Radziwiłłów. Do chrztu trzymały go dwie pary. Pułkownik Ludwik Pac i Maria Walewska, kochanka Napoleona, Piotr Krasiński, księżna z Walewskich, Jabłonowska. Gratulacje z okazji narodzin syna przesłała sama cesarzowa Józefina. Nasz bohater wczesne dzieciństwo spędził w Chantilly, w miejscu stacjonowania pułku gwardii napoleońskiej jego ojca. W 1814 powróci z rodzicami do Warszawy. Będzie starannie kształcony pod kierunkiem Heleny z Hemersów, baronowej de la Haye, Józefa Korzeniowskiego i Piotra Chlebowskiego. Guwernerzy nie będą mieć łatwego życia. Mama, czyli Urszula, Maria Urszula z Radziwiłłów, będzie bardzo, powiedzmy tak prozaicznie, trząść się nad swoim synkiem, ponieważ państwo Krasińscy nie mają szczęścia do dzieci. Zygmunt Krasiński będzie ich jedynym potomkiem. Dzieci narodzone wcześniej umierały. Sama Maria Urszula z Radziwiłłów umrze w 1822 roku na gruźlicę, osieroci syna. I wtedy pieczę nad nim i władzę będzie sprawował ojciec, wspomniany generał Wincenty Krasiński. Wakacje letnie i ferie mały Zygmunt będzie spędzał w majątku rodzinnym w Dunajowcach na Podolu albo w Opinogórze. I będzie bohaterką jego życia również babula, matka ojca, Antonina, która nie cierpiała Napoleona, uważała, że syn źle robi, zajmując miejsca obok Napoleona i z tegoż to powodu, że była apodyktyczna i despotyczna, nie potrafiła synowi przebaczyć tego, że wnukowi na imię dał Napoleon, dlatego znamy go jako Zygmunta, bo po kompromisach i dyskusjach stanęło wreszcie na tym, że mały pozostał przy imieniu Zygmunt. W 1826 autor Nieboskiej wstępuje do Liceum Warszawskiego, a w 1827 uzyskuje maturę. Jak to możliwe? Ano był kształcony prywatnie przez nauczycieli Liceum Warszawskiego. Mieli guwernerzy bardzo źle z Marią, jak już wspomniałam, Urszulą z Radziwiłłów. Szybko rezygnowali z nauki, no ale dziecko było dość pojętne, inteligentne, w związku z czym problemów z nauką nie miało. Jesienią 1827 roku Zygmunt Krasiński rozpoczyna studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. I jak wiemy, odbędą się dwie wtedy ważne sprawy. Młody Krasiński na życzenie ojca nie będzie brał udziału w pogrzebie przewodniczącego Sejmu, Sądu Sejmowego, ponieważ hrabia Krasiński nie będzie się cieszył w Warszawie popularnością, to oberwie za to syn, który na przykład dostanie zakaz przez niego uczestnictwa w tym pogrzebie i zostanie przez swoich kolegów źle potraktowany, przede wszystkim za to, że jest łamistrajkiem, że był łamistrajkiem.
Co napisał ksiądz Piotr Semenko o Krasińskim, którego spotkał już w Paryżu. Paryż tamtych czasów już bardzo mocno huczał i plotkował na temat romansu mężatki Anny Bobrowej z Zygmuntem Krasińskim. Więc ksiądz Semenko pozwolił sobie skreślić o nim słówko. Zygmunt Krasiński to inny człowiek, on już skończony. Pamiętajmy, że był bardzo młody wtedy. Bogdajby wszakże na nowo można było odpryć jego duszę i uszyć na nowo. Religii zdaje się zgoła nie mieć. Mógłbym powiedzieć nawet więcej niż zdaje się. Po polsku doskonale i nader płynnie, świetnie niekiedy mówi. Dowcipny nadmiarę, zna świat cały, wszystkie wszędzie osoby, w anegdotach niewyczerpany. Mazur. Maleńki, twarz okrągła, rumiana, niezdrowa wszakże, oczy błyszczące, czarne, sam żywy. Zdanie. Po polsku doskonale i nader płynnie, świetnie niekiedy mówi. Proszę Państwa, zafascynowanie wszystkim, co francuskie, było tak wielkie, że arystokracja mówiła przede wszystkim po francusku i miała problem z językiem polskim. Delfina Potocka nie będzie płynnie po polsku mówiła przez całe życie. Ale wracamy. Na scenie pojawia się Wincenty Krasiński i trzeba o nim dużo powiedzieć, dlatego że jego wpływ na zarówno na romanse syna, jak i na małżeństwo syna będzie więcej niż ogromny. Kim był Wincenty Krasiński? Generałem, senatorem, wojewodą. Urodził się w Borlenu na Wołyniu, był synem Jana i Antoniny Szczackich. Po śmierci ojca wychowywał się we Lwowie pod opieką biskupa Adama Krasińskiego. Później w Warszawie. W 1791 jest wpisany do Kawalerii Narodowej, w 1993 uzyskuje nominację na chorążego, wkrótce na porucznika. Po rozbiorze w pruskiej Warszawie należy do złotej młodzieży. Przez rok mieszka w Dunajowcach na Podolu, gdzie twardą ręką wychowuje go matka. We wrześniu 1803 żeni się z Marią Radziwiłłówną, bardzo bogatą. Zawiązał wówczas w Warszawie tajne Towarzystwo Przyjaciół Ojczyzny, w 1804 bawił w Paryżu, po drodze na dworze berlińskim załatwia przyznanie w użytkowanie starostwa knyżyńskiego żonie wspomnianej Marii Urszuli Radziwiłł. W 1806 staje w pierwszym szeregu entuzjastów Napoleona, zostaje pułkownikiem i dowódcą formującego się 3. Pułku Strzelców Konnych 2. Legii. Manifestuje przywiązanie do generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W 1807 stara się o przydział do sztabu samego cesarza. W 1807 również Napoleon wysyła go do Warszawy dla zdania sprawy komisji rządzącej o zwycięstwie pod Brusbergą. Krasiński zapewnia komisję, że cesarz domaga się szybszego zaopatrzenia w żywność Wielkiej Armii w zamian za przychylną postawę wobec spraw polskich. Trzeba powiedzieć, że Krasiński miał antagonistę i tym antagonistą był książę Józef Poniatowski. Panowie się nie znosili, Poniatowski uważał go za karierowicza i miał rację. I Krasiński robił wszystko, żeby się spod wpływów Poniatowskiego uwolnić i usamodzielnić. Tak bardzo dba o swoje interesy, że otrzymuje nominację na dowódcę pułku i krzyż Legii Honorowej. Uniezależnia się od wspomnianego księcia Józefa, jest nieobecny pod Samosierą, ale daje się sportretować na poświęconym tej bitwie obrazie Berneta. Dowód odwagi składa w 1809 w bitwie pod Wagram. Co ciekawe, znajduje się w 1810 w Warszawie w loży masońskiej Bracia Zjednoczeni. Potem 2 lata spędza na dworze cesarskim w Paryżu. Pomawiany jest o serwilizm, niedbalstwo. Hulanki i swawole to jego tryb życia. Jest nieodpowiedzialny, pyszny i ma trudny charakter.
intrygant ganiony przez Napoleona, ale jednocześnie nagradzany. Zostaje generałem brygady, oficerem, komandorem Legii Honorowej. Kampanię 1812 odbywa w dywizji kawalerii gwardii, najczęściej jednak przy boku cesarza. Mąci. W Wilnie wydaje odezwę do młodzieży litewskiej, werbuje ją pod własne rozkazy, przeszkadzając tworzącym się regularnym formacjom. Jego szwoleżerowie brali udział w poskramianiu maruderów. Niestety pacyfikowali też zbuntowanym przeciwko panom białoruską ludność. W czasie odwrotu Wincenty Krasiński interweniuje ze skutkiem u Napoleona przeciwko mordowaniu jeńców rosyjskich. Po odjeździe cesarza wraca do pułku, ale w Elblągu się rozchorował i pod opieką lekarza pułkowego podążył do Paryża. Odbył kampanię 1813. Podczas abdykacji Fontainebleau został mianowany dowódcą oddziałów Polski, które Napoleon zwolnił z przysięgi. Odprowadził ostatki wojska polskiego do kraju, po drodze zabrał ze sobą z Lipska zwłoki księcia Józefa. W 1815 otrzymuje order świętej Anny z brylantami, a także potwierdzenie własności dóbr opinogórskich. Przez następne 15 lat lawiruje, pozostając w łaskach księcia Konstantego. W 1818 drukuje dwie broszury, objawia się jako antysemita. W pałacu na krakowskim przedmieściu otwiera męski salon literacki, znany z dobrej kuchni. Zbierają się tam przedstawiciele dwóch obozów, klasyków i romantyków. Pozostawia po sobie zbiór książek i kolekcję broni. Nagrodzony zostaje za swą lojalność orderem Orła Białego i godnością senatora wojewody. Przed rozwiązaniem wolnomularstwa jest kawalerem Różanego Krzyża i sekretarzem loży Jedność Słowiańska, całkowicie podległy reżimowi. Swe oddanie manifestuje w 1828 na sądzie sejmowym. Jako jedyny wśród senatorów głosuje za uznaniem osądzanych członków Towarzystwa Patriotycznego za winnych zbrodni stanu. Pozostaje przy boku Konstantego w noc listopadową 29 listopada 1830 roku i dowodzi kolumną jazdy polskiej, której Konstanty zlecił spacyfikowanie Warszawy. Jest zdrajcą, proszę Państwa. Zostaje zmuszony do powrotu do Warszawy wraz z wojskiem i wtedy od ulicznego samosądu ratuje go Chłopicki. Publicznie się upokarza, składa przysięgę na wierność insurekcji. Zaraz potem oświadcza członkom rządu tymczasowego, że nie weźmie udziału w wojnie przeciw carowi i podaje się do dymisji. Dostaje pozwolenie wyjazdu do Opinogóru. W styczniu 1831 jest w Petersburgu. Nie tylko uchyla się od udziału w kampanii przeciw Polsce, ale powstrzymuje syna Zygmunta od udziału w powstaniu. Senat insurekcyjny usuwa go ze swego składu. Za wierność carowi otrzymuje wszystkie najwyższe ordery rosyjskie, ale również Orła Czerwonego Pruskiego. Celem jego życia jest przyszłość rodu. Gdy nie udało mu się skierować syna na drogę kariery rządowej w Petersburgu, postawił warunek, żeby Zygmunt nie angażował się jawnie przeciw caratowi. W 1839 w Dreźnie na próżno domaga się odeń zerwania z Delfiną Potocką i powrotu do kraju. Wcześniej, kiedy trwa romans Zygmunta Krasińskiego z Joanną Bobrową, a ojciec ma już swoje plany, tenże tata udaje się do Joanny Bobrowej i otrzymuje od niej postanowienie zerwania całkowicie stosunków z jego synem. Co prawda między Zygmuntem Krasińskim a Bobrową już wtedy bardzo się wszystko komplikowało i związek chylił się ku upadkowi, natomiast na pewno przypieczętował ten upadek ojciec. Generał Wincenty Krasiński nakazuje i wymusza na Zygmuncie ożenek z Elizą Branicką.
Począwszy od 1837 zapada coraz częściej na zdrowiu, w 1855 na skutek ataku apopleksji jest dotknięty na jakiś czas paraliżem. W 1837 wobec ciężkiej choroby Paskiewicza Aleksander II, car, powierzy mu funkcję namiestnika w zarządzie cywilnym królestwa. Pełni je do chwili przybycia nowego namiestnika Gorczakowa. W maju bierze udział w uroczystym powitaniu nowego cara w Warszawie. Jeszcze raz jeździ do Petersburga, zabiega bez skutku o przywrócenie Uniwersytetu Warszawskiego. Umiera nagle w 1858. Dobra zostały w wielkim upadku, do chłód oficjaliści pożerali, napisze Małachowski. Snać, że generał Wincenty Krasiński gospodarzem dobrym nie był i pomnożyć majątku nie potrafił. Kilka słów należy się matce, ale zanim o niej powiem, to dopowiem, że informacje na temat Wincentego Krasińskiego pozyskałam ze strony www.ipsb.nina.gov.pl. Ojcem starościanki Krzyńskiej, Marii Urszuli z Radziwiłłów Krasińskiej, był Dominik Radziwiłł, a matką starościanka Krzyńska Konstancja Czapska. Po matce odziedziczyła duży majątek dziadka Czapskiego, starosty Krzyńskiego, a po ojcu tylko, a może aż tytuł książęcy i herb. Dziadek Albrecht Radziwiłł, starosta rzeczycki, marszałek Trybunału Litewskiego, konfederat barski, i pradziadek Mikołaj Faustyn, miecznik litewski, wojewoda nowogrodzki, wywodzili się z radziwiłłowskiej gałęzi na Zdjęciole i Berdyczowie. Gałąź ta z pewnym obniżeniem pozycji społecznej nie miała większego znaczenia majątkowego i politycznego, miała jednak znakomitych książęcych przodków, napisze Krzysztof Bagiński. Kim był dla poety jego ojciec? Ojciec reprezentował dla niego majątek, tradycję i ród. Ojciec, przez którego musiał opuścić Uniwersytet Warszawski, ojciec, dla którego nie wziął udziału w powstaniu, ojciec, który go zmusił do zerwania z panią Bobrową i który kazał mu się żenić z Branicką. Ojciec w korespondencji Krasińskiego jest alfą i omegą wszystkich życiowych poczynań, niemal Bogiem, który usprawiedliwia wszystkie świństwa. Ten ojciec Bóg potrzebny jest do zmiany farsy w tragedię, do odegrania w najwyższych rejestrach wszystkich dramatów patriotycznych i miłosnych, napisze Jan Kot. Młody Zygmunt Krasiński, student, nie bierze udziału w manifestacji patriotycznej, stawia się na zajęcia podczas pogrzebu prezesa Sądu Sejmowego, senatora Piotra Bielińskiego. Jest uznany za łamie strajka. Leon Łubiński, jego kolega ze studiów, znieważa go, popierają go inni i w konsekwencji Krasiński jest relegowany. Udaje się z ojcem do Wiednia. Generał Krasiński jedzie tam z misją dyplomatyczną. W październiku 1829 wyjeżdża na studia do Genewy. W okresie warszawskim pojawiają się już u niego pierwsze młodzieńcze próby literackie, a od 29 rozpoczyna swą przygodę epistolograficzną. Nawiązuje korespondencję z rodziną i znajomymi. I prawdę powiedziawszy, historycy literatury twierdzą, że jego listy to jego największa literatura. W 1830 w Genewie poznaje Adama Mickiewicza, jest zachwycony wiedzą i intelektem, wieszcza, odbywa z nim i z Oddyńcem wycieczkę w Alpy Wysokie. Opisuje ją między innymi w Ułamkach podróży szwajcarskiej. Wtedy też poznaje Henryka Riba, studiującego w Szwajcarii filozofię i literaturę. Przyjaźnią się. Nie obywa się bez miłości. To okres młodzieńczego uczucia do Henriety Wieland. Było to uczucie literackie, stylizowane w dychu romantycznym, nie wiązane w żaden sposób z myślą o małżeństwie. Miało dostarczyć przeżyć i tematu do twórczości. Zygmunt Krasiński czyta Piotra Balancha, Józefa de Maistre'a. Poeta i dramaturg przejmuje koncepcję konieczności cierpienia i ofiary w postępowym rozwoju ducha ludzkiego. Przejmuje myśl o konieczności cierpienia, a także myśl o nieuchronnej katastrofie stojącej przed ludzkością, a na koniec wizję postępowego rozwoju człowieczeństwa. Naczelną ideą, myślą według Krasińskiego
jest wpływ Boga na bieg historii. Pojęciu piękna nadaje znaczenie metafizyczne. Poezja powinna należeć do sfery profetycznej. W Genewie prowadzi bujne życie towarzyskie, uczęszcza na wykłady uniwersyteckie, między innymi z ekonomii politycznej, historii rzymskiej, chodzi na lekcje angielskiego, uczy się stylistyki francuskiej i gry na fortepianie. W 1830 opuszcza Genewę, dociera do Mediolanu, jedzie do Florencji i Rzymu. Tam, w Rzymie, dostaje wiadomość o wybuchu powstania listopadowego. W 1831 wyjeżdża z Rzymu, wraca do Genewy. Pisze powieść historyczną Agajhan, ukazującą dzieje Maryny Mniszchówny. Ojciec powstrzymuje go skutecznie od uczestnictwa w powstaniu. Postać ojca jest mu wielce wygodna. Ojciec zabrania uczestnictwa w pogrzebie, ojciec zabrania uczestnictwa w powstaniu, wreszcie ojciec nakaże zerwanie z Bobrówną. Zerwanie z Delfiną jest dla niego niemożliwe, tu się nie ugnie. W przyszłości ojciec wymusi małżeństwo z Elizą. Póki co Zygmunt Krasiński choruje na oczy, przebywa w zaciemnionych pomieszczeniach. W 1832 przyjeżdża do Warszawy, wyrusza do Opinogóry. Podejmuje z ojcem podróż do Petersburga. Przedstawiony carowi nie zabiega o karierę dyplomatyczną, ale uzyskuje pod pretekstem choroby oczu zgodę na wyjazd za granicę. Jedzie do Wiednia, potem do Wenecji, znowu do Rzymu. Wtedy powstaje Nieboska, ukończona w Wenecji w 1834. W Rzymie wraca do pomysłu Iridiona. Nieboska wyrasta z lektur, doświadczeń, przemyśleń. Wizja rewolucji społecznej i zagłady arystokracji zrodziła się pod wpływem wyobrażeń o powstaniu listopadowym. Wskutek obserwacji przemian na Zachodzie i wydarzeń rewolucyjnych w Anglii i Francji. Arystokracja według niego jest tchórzliwa, zatem ulegnie zagładzie, a rewolucja jest siłą niszczącą, zatem jedyne ocalenie może przyjść przez Chrystusa. W Nieboskiej demaskuje mity romantyczne, miłość, sławę, idylliczne szczęście. To bardzo ciekawe w kontekście mających nadejść wydarzeń związanych z jego życiem prywatnym. Wiosną 1834 poznaje Joannę Bobrową. Ta staje się dla niego muzą na kilka lat. Z jej mężem i z nią odbywa podróż do Florencji i Wenecji. Zwiedza Europę. I jest we Frankfurcie, Mediolanie, przebywa w Neapolu, uda się na wycieczkę do Pompejów i Sorrento, następnie do Florencji, pisze Iridiona. Jego apologia działania duchowego i cierpienia jest odczytana przez współczesnych jako manifest walki o Polskę niepodległą. W tamtym czasie przyjaźni się ze Słowackim i szwęta się z nim po Rzymie. W 1838 wyrusza w podróż do kraju, przybywa do Opinogóry, przebywa w Warszawie, w połowie sierpnia jest w Gdańsku. W 1838 dochodzi do zerwania z Joanną Bobrową. Jak już powiedziałam, ostateczne zerwanie przypieczętuje ojciec, a nie Zygmunt Krasiński. Bobrowa przeszkadza w planach rodowych generała Krasińskiego. Ku zdziwieniu generała, który o tym jeszcze nie wie, ale za chwilę się dowie, Zygmunt Krasiński z ramion Bobrowej powędruje w ramiona Delfiny Potockiej. Zauroczenie nastąpi w dzień Wigilii 1838 roku. Ona pozostanie jego kochanką przez kilkanaście lat i nawet małżeństwo zawarte z Elizą Branicką, zawarte w 1943 roku, mu w tym nie przeszkodzi.